Jeśli bogaty ma 3000, 5000 emerytury, 6, 30, 60 tus, to jeszcze 500 plus im dawać? Nie. Jak pani, jak sobie rząd radzi teraz? Jest pani zadowolona, tylko szczerze. Jaki powód? Są 13, 14, 500 plus? Aha, mogą być, przecież oni nie dają ze swoich pieniędzy, proszę pana. Rząd nie ma swoich pieniędzy? No dają, one sobie tylko biorą. Ale rząd nie ma swoich pieniędzy według pani, tak? Słucham? Rząd nie ma swoich pieniędzy. No na pewno nie. Dużo osób myśli, że Duda im dał 13, czy tam Kaczyński. A, Kaczyński, tak, ale przecież ze swojej kieszeni nie daje Kaczyński pieniędzy ludziom. Czy pani nie jest zadowolona z tych 13, 14? Wolałaby pani coś innego, tak? Proszę przykład, pana. Lepiej byłaby stała emerytura większa? Stała była emerytura większa. Czyli co, 200 zł co miesiąc? No nie wiem, ile dadzą. A, mniej więcej, znaczy 300. No, 300. Tak byłoby lepiej, tak? Jakby 500 dali, też by było dobrze. A przy tej inflacji? Inflacja. Przez kogo jest inflacja według pani? No bardzo drogo wszystko. Ale przez kogo? Czy rząd ma wpływ na to, bo ludzie mówią, że wojna? Gada się pani z tym? Wierzy pani w to? Czy 500 plus dla wszystkich? Słucham? 500 plus czy dla wszystkich, bo teraz wszyscy biorą i bogaci, i na alkohol przeznaczają. Nie, bogaci, proszę pana, jeśli bogaty ma 3000, 5000 emerytury, 6, 30, 60 tus, to jeszcze 500 plus im dawać? Nie, ale mówię teraz o młodych teraz mówię. Powinni tym najbiedniejszym dawać. Ale mówię teraz o rodzinach, o młodych, co mają dzieci. Powinni brać? Powinni brać. Bogaci też? Bogaci nie. Bogaci nie. Biedni. A ci, co nie szukają pracy specjalnie, leniwi są, na używki przeznaczają, bo też wszyscy biorą. Nie wiem, proszę pana. Czy Kaczyński jak sobie radzi? No, a co on radzi? On nie ma pojęcia do żadnych rządów. Tusk byłby lepszy? Platforma? O, Tusk? Tak? Nie. Też nie. Nie daj Boże. Jest jakaś partia? Nie wiem, bo nie znam się na polityce bardzo. Ale pani się nie dobrze żyło ani za Platformą, ani za PiS-u, tak? Słucham? Ani za Platformy nie było dobrze, ani za PiS-u. Ani za PiS-u. Tusk, nie daj Boże. Co on ma tyle emerytury, jeszcze się tak pcha do rządu? Młodzi by się przydali teraz? A młodzi, tak. Co nie mają pracy. A nie ci, co ma 60 tysięcy emerytury i on się pcha jeszcze do rządu. Ostatnie pytanie, czy powinien na przykład do 65 roku życia pracować w Sejmie? Ile? No do 65. Bo teraz 80-latkowie pracują w Sejmie. To do ile teraz będą pracować? Nie, właśnie teraz to wszyscy mogą, do 100 lat nawet mogą pracować. No nie, no gdzie stuletnia babcia, dziadziś pójdzie do pracy, proszę do pana. Do ilu powinni pracować według pani? Tak 65 byłoby? 60, tak, 60 i odpoczywać tam. Czy pani nie jest zadowolona z tych 13, 14? Wolałaby pani coś innego, tak? Proszę przykład, pana. Lepiej byłaby stała emerytura większa? Stała była emerytura większa. Czyli co, 200 zł co miesiąc? No nie wiem, ile dadzą. A, mniej więcej, znaczy 300. No, 300. Tak byłoby lepiej, tak? Jakby 500 dali, też by było dobrze. A przy tej inflacji?